Odliczamy czas, już ostatnie dni Adwentu, już pachnie Wigilią, prawdopodobnie i pasterką. Pewnie już w ferworze walki jakieś przygotowania są piernikowo-świąteczne, jakieś tam inne zakupowe, galeriowe. No i czas pędzi, czas nas jakby goni, taka presja się robi, że chwila wolnego, to trzeba jeszcze prezenty, zakupy, to jeszcze kurierów pozamawiać, to jeszcze ostatnie Amazony, Allegra i wszystkie te sprzedaj OLX obgarnąć. A ja Cię dzisiaj z takiego centrum duchowości jezuickiej, czyli z kolebki jezuitów w Polsce, ze starej wsi, przy tym zacnym, starym, takim jeszcze gdzieś tam oczywiście nieaktualnie funkcjonującym zegarze, biorę Cię na chwilę, bo mam ważną kwestię do Ciebie. Właśnie do Ciebie mam kwestię. Jak Ty nie możesz, to ja bym się chętnie tym zajął, bo czasami może w tym pośpiechu nie będziesz mieć czasów na modlitwę, nie będziesz mieć siły, żeby tam gdzieś utrzymać swoją głowę na rekolekcjach adwentowych, które może też tak przelecą gdzieś tam w biegu. To ja Cię chcę poprosić o jedną rzecz. Tutaj idę sobie tym korytarzykiem przezacnym u jezuitów. Pachnie tutaj modlitwą. Od wielu wieków tutaj ludzie się modlą i te ściany, tak jak u nas w Czerwińsku nad Wisłą, podobny jest klasztor, są nasączone. O, cofnę się tylko do Józka, bo z Józkiem trzeba klepnąć ważne sprawy. Pamiętaj, że ważne sprawy finansowe, decyzyjne, domowe załatwia się z tym szefem, z tym zawodnikiem. To oczywiście taka zwykła jakaś liliowa sytuacja, ale do Józka idziemy z tym, co chcę Ci zaproponować. Tu jest taki brat zakonny Józef, jest po prostu mistrzem, nazywam go sobie Bonaparte, jest mistrzem logistyki pracy. Że rozdaje ludziom pracę, jest odpowiedzialny za tak zwaną jadalnię zakonną, czyli za refektarz i robi to majstersztyk. Podziwiam gościa. Ale on to bierze od świętego Józefa, bo rozmawialiśmy nieraz, że jest takim dystrybutorem też łaski przy okazji. Przy posiłkach przemyca jakieś tam duchowe rzeczy. A ja Cię teraz zabieram w miejsce, które chciałbym zostawić wszystkie Twoje intencje. I dzisiaj zbieram wszystkie intencje. Proszę, żebyś napisał w komentarzach swoją intencję, żebyś napisała swoją intencję. Zbieram wszystkie intencje za zupełną darmochę i zanoszę to do niej, bo tutaj, może sobie wkroczymy, panuje od wielu wieków Matka Boża Starowiejska. Moment, tu będzie chwila ciemności. Jest przezacny, 17 chyba wieczny, wszystko tutaj pomalowane. Cała taka zachrystia wyposażona na bogato. A teraz wchodzimy dalej, tuż przed ołtarz. O, za chwilę zobaczymy, co się dzieje. Tu jest szefowa. O, tam u góry jest obraz Matki Bożej Starowiejskiej, do której ludzie tutaj peregrynują przez wiele wieków. I tutaj ludzie przyjeżdżają też z całego Podkarpacia załatwiać różne sprawy, klepać różne biznesy, trzaskać jakieś deale z Matką Bożą, bo wiedzą, że i tak ona do Jezusa przyniesie. Miejsce unikatowe. Jest tutaj z boku też kaplica adoracji, to przy okazji pokażę. Tutaj też Was będę i też będę Ciebie zostawiał. Teraz jest mało widoczna, ale o, właśnie tam jest święty Ignacy, który dostaje też duchowy depozyt. I taka fajna w marmurku niebieskim, chociaż tego telefon pewnie nie odda, bo to słaby rupieć. Właśnie zacząłem też modlitwę do świętego Józefa przed chwilą w sercu o sprzęt, żeby był, ludzie mówią, mikrofon by se ksiądz kupił, coś by se ksiądz nagrał tutaj innego. No, nie znam się na tym, więc muszę poprosić o pomoc. Taki jest tutaj w całości, gdybyś chciał zobaczyć. O, tam Matka Boża w tym miejscu się znajduje. Dzisiaj o 18:00 staję tutaj przy ołtarzu i będę wszystkie Twoje intencje, cokolwiek w sercu nosisz, cokolwiek się teraz w Twoim życiu dzieje, w Twoim domu, Twoich bliskich, wszystkich parafian, szczególnie z Rogiedli i z Wilczkowa, też proszę, żeby rzucili swoje intencje, bo chcę je zostawić tutaj cały czas. Jestem też w kontakcie duchowym z Wami. Jest tutaj urokliwie i przepięknie. Zobaczcie, z tyłu jeszcze organki będą. Więc tu musi być moc. Generalnie jest moc. Już ferwor walki się też zaczął, bo jest szykowany szopo żłóbek, tak bym to nazwał, jak to w naszych polskich wariantach. Mam nadzieję, że u nas coś będzie innego niż tylko właśnie
kawałek plandeki i szopa. No ale nic, najważniejsze jest to, że chcecie teraz chwilę zatrzymać i razem z Tobą się pomodlić w Twoich intencjach, które teraz masz. To chwilę sobie pomyśl, taką pierwszą intencję, jaką masz w sercu, co Ci się pierwsze w głowie i w sercu pojawia. O. I ja tutaj do niej siędę i sobie jedną zdrowaśkę odmówię razem z Tobą. Niech dzisiaj będzie zesłanie Ducha Świętego, chociaż to dzisiaj radosne, ale niech będzie zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Maryjo Starowiejska, Tobie oddaję te intencje, które w naczyniach serc będą przynoszone, które będą składane tutaj pod tym filmem. Te wszystkie intencje, które jeszcze się będą pojawiać w trakcie. Tobie je zawierzam, bo Ty, Maryjo, działaś poza czasem i przestrzenią i jesteś w stanie się jak Twój Syn cofnąć poza czas materialny i zebrać te wszystkie pragnienia naszego serca, naszych umysłów, nasze zamartwiania się, nasze tęsknoty, nasze niepokoje. Tobie to wszystko, Maryjo, u Twoich stóp składam, a Ty zanieś to swojemu Synowi Jezusowi, jak zaniosłaś w Kanie Galilejskiej, aby On to przemienił w wino miłości. Niech Cię błogosławi, strzeże mocą krwi Chrystusa Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Czekam na Twoje intencje.